No dzień dobry, cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Frog Bloka i dzisiaj robimy progres. Odcinek pierwszy wam się nawet spodobał, więc lecimy dalej. Dobra, w każdym razie napisaliście mi w komentarzach, że Hades, przecież ty możesz w książce zobaczyć, jak łączy się żaby. I faktycznie podczas montażu zauważyłem to, że mam taką opcję, więc skorzystajmy z niej i możemy mieć na przykład Dirt plus Graver, Dirt... tutaj zwykła żaba. Grass plus mood. Dobra, czyli to jest dosyć łatwe. Musimy znaleźć... No tak, to ja powiedziałem, że to jest dosyć łatwe. Tak. Mamy dużo cobblestone'owych i nagle nie widzę dirtowej żaby? Ja nawet zwykłej tu nie widzę. Czy wy wyskoczyłyście, popełniłyście harakiri, zabiłyście się po prostu i elo? Nie no, te żaby chyba nie są takie głupie, żeby wyskoczyć za mapę, prawda? Prawda? Nie są takie głupie? Chyba nie, dobra. W każdym razie rzucamy zwykłą żabę, która nagle jest nieodkryta, mimo że respiłem jedną żabę. A ty możesz odkryć niesamowite promocje na Enebie, link jest w opisie, szybciutko wbijaj czym prędzej, bo promocje nie będą czekały wiecznie. Ale musimy wziąć mood froga z tą zwykłą. Tak, z tą zwykłą. Z tą zwykłą. Ty jesteś tą zwykłą? Uznajmy, że tak, że ty jesteś tą zwykłą i w tym momencie będziemy mieli dirtową. I tą dirtową później zaczniemy rozmnażać dalej. Ale w międzyczasie, jak to tak się zaczyna dziać, to może zbierzmy więcej piachu. Bo myślę, że jednak obudowanie tych żab, żeby w razie czego nie wyskakiwały, jest dobrym pomysłem. O kurde, dwie nowe żaby mi tu wleciały. Stone Detroit Frog i Concrete Powder. Nice! I to wy jesteście? Ty jesteś chyba pewnie Concrete Powder, tak bym powiedział, że ty możesz być taka i nagle mam wrażenie, jakby jakieś żaby mi uciekły. W sensie jakby jakieś przestały istnieć w moim wymiarze i tak zaczynam się obawiać, że coś może z tym być, że one nagle tak sobie postanowiły, nie, wiesz co, tak w sumie to... My znikamy może, jednak nie, ty tam nas nie potrzebujesz w sumie, tak po co my tobie? No i właśnie wolałbym, żeby to były tylko moje takie, wiecie, przemyślenia, domysły, bo tak nadal mam wrażenie, że tych żab jest no dosyć mało. Na pewno wypadałoby zrobić Ender Hopper, tylko ten Ender Hopper jest najgorszy. Dobra, teraz to jest moja wina, okej. Tych żab jest tyle na tej krawędzi, że ja naprawdę zaczynam się o nie obawiać, że jedna zepchnie drugą i będzie po żabkach. Więc no mam nadzieję, że nie jesteście takie głupie. Nie, naprawdę, kolejny ziomek mi se spadł. Najgorzej. Ale idziemy ogarnąć w takim razie naszego balonowego kolegę, bo może będziemy mogli coś fajnego kupić. Kto wie? Fajnie byłoby na pewno, więc ruszmy się i ciekawe, czy zmieniają się u niego też nie ceny, a rzecz, które można u niego kupić. Czy jest taki nudny i... Aha, czyli jesteś taki nudny, ale w sumie to weźmy dwie żabki zwykłe. Myślę, że to nie będzie głupie. Alaj nie byłby też jakiś taki najgorszy w sumie. I Nether Star... Skąd ja ci gościu Nether Star wezmę? Powiedz mi. Tell me, skąd ja mam go wziąć, bo ja nie rozumiem. No ale okej, w każdym razie, balonowy gościu nie ma nic nowego do zaoferowania. A ja już wiem, że powinienem zrobić raczej... szersze te mosty, bo inaczej nasi villagerowie będą sobie spadali. I to jest niestety smutne, a nie chcemy, żeby oni spadali, bo trochę przypał jak spadają, prawda? Prawda. Teraz tak, robimy tak i bombę się robiło... O, tak się to robiło, dobra. Bo nam dirtowa ta uciekła i bardzo mi się to nie podoba.
Na bank ona musiała uciec. Jestem tego pewien. Ale troszeczkę im poszerzyłem tutaj, tyle ile mogłem, tym moodem. Więc mają też swoją tutaj przestrzeń. No mam nadzieję, że teraz już nie będą mi wyskakiwały głupio. Chociaż wątpię troszeczkę, tak szczerze mówiąc. W każdym razie potrzebowaliśmy gras plus mood. Więc chodźcie do mnie wszystkie żabeczki. Wszystkie, ty jesteś gras plus mood. I wy się powinnyście zacząć ciurum cium cium ciumkać. Tak jest, pięknie. A możecie? Możecie, tak? Pięknie, super. Więc mamy tutaj kolejną. Aha, i teraz potrzebujemy manga. Grass frog plus clay frog. Ale w sumie to na razie nie mam co tutaj próbować ich rozmnażać, więc na razie was zostawiam, moje żabcie. Ale myślę, że zimowa wyspa będzie tą wyspą, na którą będziemy chcieli się teraz udać. Dan, 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 dan. I jesteśmy na zimowej wyspie. No prawie, bo prawie, bo musimy jeszcze dobudować dosłownie jeden klocuszek. I jakie będziemy mieli tu frogi? Na początku mamy snow... Okej, mamy snow kijankę, mamy sypki śnieg, to nas mało interesuje akurat. Ale to jest snow frog. Czy będziemy potrzebowali śniegowej żaby? No na pewno będziemy potrzebowali, jeszcze jak. Ale mamy tu iglo, czyli naszego poprzedniego na pewno mieszkańca tych wysep. Dzień dobry. Siema? Tego się akurat nie spodziewałem. Ice Frog, super. Spawn Villager. Też spoko, też mi się podoba. I co tutaj jest? Dzień setny. Przeżyłem tu 100 dni z żabami. Wyłącznie z żabami. Dzisiaj mam szczęście i dostałem rzadki bookshelf. Ale dobra, jestem w tłumaczeniu, tak wiecie, na bieżąco. No ale w każdym razie nasz kolega przeżył tutaj okrągłe 100 dni. Ja rozumiem, że to ty jesteś, tak? Tak, tak, to chyba ty jesteś tym kolegą, który przeżył 100 dni, więc nice, nice, pani kumpel złoty. Więc spoko, mamy w każdym razie nowe żabki i to jest fajne, to jest mega fajne, mamy nowe żabeczki. I będziemy musieli się kiedyś tam udać, no w tym jest slajmowa wyspa. No, bo tam widzę slajmy, tam mamy neterową, żadnych więcej wysyp na razie nie widzę. Zastanawiam się również, czy mam jakieś surowce w tych oto... I wyspach, czy będą jakieś surowce, bo też potrzebujemy do automatycznej slajmiarki i do enderhoppera. No chociaż z tym enderhopperem to trochę bardziej skomplikowana sprawa jest niż... No właśnie, niż takie hopsiub, że możemy sobie zdobyć enderperłę i być szczęśliwymi robaczkami. Ale rozmnóżmy w takim razie może... Aj, tylko że jeszcze te... Ty jesteś małą kijanką, prawda? Weź urośnij. Weź, nie bądź taka. Tak jest, mamy. I ciebie się łączyło z... Z czym się ciebie łączyło? Ciebie i... Ciebie chyba, tak? Wyglądacie totalnie bardzo podobnie, więc mam nadzieję, że nie rozmnożyłem tej samej żaby z tą żabą samą. Chyba to zrobiłem. Albo nie? Nie! Uff. Dobra, super, naprawdę wyglądacie bardzo, bardzo podobnie, więc cieszy mnie to bardzo, że jednak nie pomyliłem się. Naprawdę, serio, super. A może te żaby się zjadają z siebie nawzajem i dlatego ich jest tak mało? Tak się zacząłem zastanawiać, bo na przykład nie mam tu drewnianych żab, tych, które kiedyś respiłem, jungle frogów nie mam. I tak dalej, i tak się mega zastanawiam, że jakby... Ale czemu ja ich nie mam? Powinienem je mieć. Zostawiamy ciebie i zostawiamy ciebie, czyli trzy nowe żabki. No i was jest dosyć
więcej, więc no mam taką szczerą, cichą nadzieję, że wy mi naprawdę nie spadacie stąd, ale jak to wiadomo, nadzieja matką głupich, dlatego musimy was troszeczkę bardziej obudować. Skąd ja wezmę tyle piachu, żeby was obudować? Ale znów mam wrażenie, jakby ich mniej było. Za każdym razem, jak ja się patrzę na te żaby, to jakby... No nie, może ja jestem już przewrażliwiony. Widzowie, może to się leczy. Dajcie znać, czy to się leczy, bo ja nie wiem. Ale no naprawdę, mam takie dziwne wrażenie, jakby ich mi ubywało. I to jest straszne, a jeszcze pół klatki musimy im zrobić, więc... No jest. Jest troszeczkę do zrobienia tutaj, ale skąd ja wezmę tyle piasku? O, trofikant, 15 na 110 żab mam. To jest mało. To jest naprawdę mało. Dobra, żadna żabka nie patrzy, to mogę zjeść udko sobie. Zjedzmy sobie udeczko i musimy je dalej rozmnażać w sumie, a przynajmniej spróbujmy. Fajnie byłoby dostać żelazo, koper, to są żaby, które bym bardzo chciał. Grass frog plus frog. No tak. W ogóle jak one idą w moim kierunku, to wygląda jak taka armia po prostu bezmózgich stworzeń. Potrzebuję ciebie. Ojej, i która to będzie zwykła żaba? Teraz. To jest bardzo ciężka rzecz. I ty? I może ty? Chyba trafiłem? Chyba trafiłem, że to była zwykła żaba. Mhm. I dzięki temu będziemy mieli zwykłe drewno. Ale no trafienie w, że tak powiem, w te żaby, to jest ciężkie. Oj, to jest giga ciężkie. Naprawdę, więc skoro mamy, ile mamy? 16, ja na Endermana potrzebuję więcej. Potrzebujemy więcej tych cacuszkowców, bo potrzebujemy Ender Perły, żeby mieć tego hopera, Ender Hopera i żeby itemy same się zbierały. I trochę marzę o tym, tak szczerze mówiąc, żeby itemy mi się same zbierały, ale no to jeszcze jest... No, wiecie, jeszcze za szybko. Za krótko, że tak powiem, za krótko. Ale możemy wziąć za to słoiki, pójść na piaskową wyspę, złapać piaskowe żaby, bo z tego co ogarnąłem, te żaby tam się respią. A przynajmniej taką mam nadzieję, szczerą, że te żaby się tutaj respią, że tak to jest zaimplementowane w grze, bo jednak, no kurde, potrzebujemy tego piachu i to dużo tego piachu potrzebujemy, a nie chciałbym też zbierać stąd tego piachu, bo szkoda mi jest psuć tą wyspę, bo jest naprawdę ładna i będziemy dosyć często tu przychodzili. Więc chociaż to są tylko dwie żabki tutaj, więc kto wie. Panie kolego, serdecznie. Czy ja jestem w stanie coś fajnego kupić u pana? No oczywiście, że nie jestem w stanie, bo potrzebujemy 32 tych. I jestem naprawdę ciekawy, skąd ja mam wziąć 8 Nether Starów. To jest ciekawe. Ej, wiecie co? A może... Co to jest? O kurde! Ale że ja znalazłem totalnie jakąś dziwną kryjówkę tego kolesia. Nie no, dobra, ale fart, co jest? Ja... Ej, kozak, naprawdę, ej, cieszę się. Fajnie, a ja chciałem tu wypuścić żabę, żeby ją rozmnożyć i wiecie, tutaj zrobić... najpierw rozmnożyć te żaby, w razie czego... No w sumie to tak, to zróbmy tak, proszę, jedna i choć tu druga. Wy się zaczynacie kochać, tak. I jedna z was pójdzie przedłużyć gatunek. Widzicie, tam jest znów kolejna żaba. No dobra, to mamy w każdym razie dwie piaskowe, które możemy bliżej postawić, ale też mamy wędkę wentunię. Ciekawy jestem, czy ta wędka... w sensie, czy ja mogę wyłowić coś ciekawego, nie? Na przykład Ender Perłę, ale by to było super. Sprawdźmy to.
Łowię sobie rybki, rybki, rybeczki. Pierwsza rybka. O nie, ja złowiłem kijankę. Nie, nie chciałem kijanki. Ej, w ogóle bardzo szybko ten, bardzo szybko mi tu ryby biorą. Jestem pod wrażeniem, że tak szybko mi to idzie. W sensie to tak w normalnym Minecraftcie to tak szybko nie idzie. To przez... Może to przez lurkę dwójkę. Ale to i tak bardzo szybko. W każdym razie to nadal jest bardzo szybko. No dobra, ale nie... Darowanemu koniowi się nie zagląda w dupę, jak to się mówi. No dobra, przestanę być śmieszny na siłę. Okej, to jest umowa nasza. Ale za to jak połączymy dirtową z gravelem, dostaniemy ten... no szukam słowa. Ten dirt, ten gorszy. Ciebie szukałem, tak. I teraz weź znać gravelową. Gravelowa, halo? Nie mówcie mi, że gravelowej nie mam teraz. No bez kitu, gravelowa ta mi uciekła. One na bank spadają. Nie ma opcji, że one nie spadają, więc zróbmy totalną mieszankę. Zróbmy mieszankę wedlowską. Mieszanka wedlowska po prostu. Taka mieszaneczka będzie, że po prostu wszystkie się kochajcie z sobą. Rozmnażajcie się. Rozmnażajcie się, niech będzie tu milion żab. Miliard żab. No, najgorsze jest to naprawdę, że gdzie jest moja gravelowa żaba, no. Muszę skończyć jak najszybciej tą obudówkę, bo... No, bo się nie da. A panu pomóc jakoś? Jakby coś, jakiś problem? Czy pan ma jakiś problem? Do widzenia. Dziękuję za odwiedziny. Nie lubimy takich gości. Oj, nie. Pan jest niefajny i my nie chcemy z panem mieć nic do czynienia. No, dobra, to w każdym razie... Moi kochani, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, no i cześć, papa, hej!